Co jest, panie gołębiu? Panie gołębiu, jedziesz pan na trening z nami? Cześć, ja nazywam się Piotr Sikorski i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. To jest już w sobie trzeci taki vlog, jeśli można to tak nazywać, który nagrywam w ciągu w sumie półtora tygodnia. Tym razem będzie to typowo filmik treningowy. Właśnie lecę na fajny meeting ze znajomymi. Przyjeżdżają do Poznania jeszcze tam ziomki z Gorzowa. Także lecimy ich zabrać, a potem na trening do parku Kasprowicza. Będziemy testować nowy park, jest tam fajny piasek, drążki chyba są podobno najlepsze w Poznaniu, także zobaczymy, co z tego będzie. Dobra, jesteśmy w parku, jest już ekipka, zaraz zaczynamy trening. Jest mega gorąco, a piach tu normalnie parzy aż po nogach. Kurde, jest tak ciepło, że co chwilę tak naprawdę trzeba chodzić tylko do cienia i się oziębiać, bo tak ciężko się trenuje w ogóle. No naprawdę, moc. Trzeba serio. Nie widać was, za daleko. No, ale też jest mniej siły przez to tak naprawdę. Kolejna wymóweczka, żeby nie odpalić się, ale jest, jest serio, jak tak gorąco, to o wiele mniej siły. Dawaj, hold! Ajajaj, dawaj, trącik. Nic. Dawaj hefę. Masz to. Szybciej troszkę. Co powiesz? No bardzo blisko jest. No jest blisko, ale teraz za daleko. Nie za blisko, tylko za daleko. Chce się blisko, ale daleko. Piotrek polegał. Cześć. Nie by blisko, a daleko. Dawaj, góra. Muscle up. Dawaj, plęczyka. Plęczyk. Hold. Raz, dwa. O, dawaj, git. I dawaj, do frącika. Front. Pięknie. Walcz, ty. Raz, dwa. Super. Niżej. Git, ładnie, zajebiście. Piasek tak gorący, jakbym na jakiejś Saharze był, chociaż no nigdy nie byłem, ale pewnie kiedyś będę, no i wtedy sobie będę mógł porównać, czy tutaj jest teraz tak samo ciepło, jak będzie tam, zobaczymy. W tym wszystkim, że jest tak gorąco, to dobre jest to, że chociaż mam dobry tytuł na film i łatwą miniaturkę do zrobienia. Czemu nie ma sił? W ogóle nie ma spięcia nawet. No i co teraz? Teraz to jest przypał, ale trzeba wyratować to jakoś.
A, froncik teraz, no tak. Ale froncik jest gorszy niż plecik. Co ty gadasz? No i dobra, jesteśmy już po treningu, ogarnęliśmy się, chłopacy jeszcze poszli sobie popływać w basenie. Mi szczerze mówiąc już się nie chciało, bo na takim słońcu to naprawdę szybko się człowiek wypompowuje. Łapy zniszczone. Szczerze mówiąc to nie jestem zadowolony zbytnio z tego treningu, bo nastawiałem się kurczę, że będzie dużo dynamy, że ogarnę te jawomaki, że trochę też shrimpa popracuję i że coś tam połapię. No ale szybko tutaj ręce mnie zweryfikowały. Zobaczymy. Ogólnie to najlepszy placyk w Poznaniu, jaki teraz odkryłem. Sądzę, że będę tutaj częściej przychodził, bo naprawdę jest fajny piaseczek. Ten drążek jest wysoki, szeroki. Można sobie fajnie naprawdę poskakać i w bezpieczny sposób, co też dla mnie tak naprawdę jest ważne, bo często ciężko mi się przełamać. No, także jeżeli podobał Wam się filmik, to zostawcie łapkę w górę, dajcie suba i napiszcie, co byście chcieli widzieć w kolejnych odcinkach. Cześć!